Ej, właśnie! Właśnie! Ej, to jakiś nowy kanał? Nieznajomy z Instagrama wyznał mi miłość i zaczął mnie prześladować. Ciekawa? To wydarzyło się, gdy studiowałam w szkole aktorskiej. Regularnie uprawiałam A sport, to prawdziwa jogę, historia? tenis i przede wszystkim bieganie. Uwielbiałam naturę, dlatego moimi ulubionymi miejscami do biegania były plaże i lasy. Wszyscy moi No znajomi co byli w tym nie? czasie w związkach, a ja byłam Prawdziwe są. sama. Czułam się trochę samotna. Pewnego wieczoru, gdy weszłam na Instagrama, zauważyłam, że ktoś wysłał mi wiadomość. Od razu sprawdziłam jego profil. Miał na imię Mason. 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 Grał w futbol na uczelni niedaleko mojej. Mason. Wrzucał na swój profil zdjęcia z Coś z meczy, ze spotkań iluminacji. ze znajomymi i z siłowni. Zaakceptowałam jego prośbę o obserwowanie mojego profilu, ale zignorowałam wszystkie jego wiadomości. Podczas lunchu Co? jedna z moich Czemu? koleżanek namówiła mnie, abym jednak mu odpisała. Zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że mamy oboje dużo wspólnych zainteresowań. Rozmawialiśmy o sporcie, książkach i o naszych uczelniach. Zaczęłam opowiadać mu o bieganiu w lesie i na plaży. Powiedział, że to imponujące i że mam ładne ciało. W końcu zapytał, czy chciałabym się z nim spotkać. Był sympatyczny, ale nie byłam przekonana. Parę dni Co? później wstałam o Czemu 6 nie? rano, aby trochę pobiegać. Było bardzo gorąco, O co więc założyłam chodzi? koszulkę na ramionczkach i krótkie spodenki. Czułam się dobrze ze swoim ciałem. Podczas biegu dostrzegłam nieopodal stojący czarny samochód. Przyjrzałam się bliżej i zauważyłam w środku osobę, która mi się przyglądała. Gdy Ale dotarłam oko. do ulicy, No co zauważyłam ty to samo kopce auto piszesz? Nie pisz stojące tym jakichś razem po słów. drugiej stronie. Przestraszyłam się, więc zaczęłam biec w kierunku swojego mieszkania. Gdy dotarłam na miejsce, nie widziałam już tego samochodu, więc trochę się uspokoiłam. Pomyślałam, że to pewnie przypadek i to nie było to samo auto. Po wejściu do mieszkania upewniłam się jeszcze raz, że tego samochodu nigdzie nie ma. Wzięłam prysznic i zaczęłam szykować się na zajęcia. Wtedy dostałam powiadomienie na telefon i zauważyłam wiadomość od Masona. Wysłałeś Napisał, że chciałby zdjęcie? się ze mną zmierzyć. A. Odpisałam, że brzmi świetnie. Gdy wyszłam z pokoju i udałam się na zajęcia, ten napisał, Co? abym odwiedziła. Napisał, co napisał? Chciałbym się z tobą zmierzyć, brzmi świetnie. Co to znaczy? Co to znaczy? Co to znaczy? Przecież nie chciała się nawet spotkać, a nagle, co to znaczy? Że brzmi świetnie. Gdy wyszłam z pokoju i udałam się na zajęcia, ten napisał, abym odwiedziła go Znaczy, w że jego oks, akademiku ale i że nie mnie to. kocha. Czułam się z tym Co? źle. Nie byłam zainteresowana związkiem. Odpisałam mu więc, że nie jestem zainteresowana i abyśmy zostali przyjaciółmi. Kolejny poległ. Widzowie, każdego dnia na świecie są ofiary. Niestety, świat jest okrutny. Przez resztę dnia Mason nie odpisał. Miałam trochę wyrzuty sumienia, ale postanowiłam, że odczekam Uratowany! parę dni i zapytam, czy wszystko Co ty ok. piszesz? Następnego ranka wstałam wcześnie i znów poszłam biegać. Nie widziałam nigdzie po drodze czarnego auta, więc czułam się bezpiecznie. Tego dnia znów było gorąco, ale mimo tego przebiegłam spory dystans. Ile na Nikogo nie oko? było wokół mnie, tylko ja i natura. Pow. Nagle metr ode mnie, za drzewa wyskoczył mężczyzna, krzycząc niespodzianka. To był Mason. Zapytałam go, co tu robi i jak mnie znalazł. Powiedział, że był niecierpliwy i bardzo chciał mnie w końcu spotkać. Powiedział, że zaparkował niedaleko auto, więc możemy iść na randkę. Wtedy rozpoznałam jego samochód, co bardzo mnie przeraziło i zdenerwowało. Powiedziałam, że to bardzo niepokojące, że mnie śledził, ale ten to zignorował i zaczął się do mnie zbliżać. Powiedział, że jestem ładna, po czym dotknął mój policzek. Czułam się bardzo niekomfortowo. Słuchaj, Mason, jesteś bardzo miły, ale nie jestem nim. Jest miły? O co chodzi? Stresowana. Odepchnęłam go i kazałam zostawić mnie w spokoju. Wtedy Mason zacisnął mocno ręce Co wokół mnie zaganał? i zaczął Prawdziwy kis. zgniatać. Był bardzo silny, a ja szczupła, przez co sprawiało mi to jeszcze większy ból. Kazałam mu natychmiast mnie zostawić i próbowałam znów go odepchnąć, ale był znacznie silniejszy ode mnie i nie mogłam się wyrwać z jego chwytu. Ściskał mnie coraz mocniej i Miły nadal jest, mocniej, czy aż nie nie? mogłam oddychać. Nie mogłam wykrztusić z siebie nawet krzyku. Mason próbował mnie pocałować, a po chwili zaczął lizać mnie po policzku.
Robiło mi się coraz bardziej słabo, aż w końcu poczułam, jak tracę przytomność. W akcie desperacji naplułam mu w twarz, a następnie zaczęłam drapać po twarzy. Odepchnął mnie z krzykiem i wyzywając, złapał się za twarz. Gdy tylko się uwolniłam, zaczęłam biec przed siebie w kierunku akademika. Gdy dotarłam Mason na czy miejsce, Mason? opowiedziałam o wszystkim koleżankom, a następnie poszłam na policję złożyć zeznania. Chciałam tylko, aby ten Mason. drań otrzymał najwyższą możliwą karę i dostał za swoje. Policja powiedziała, że zajęłam się tą sprawą. Po tym incydencie zablokowałam Masona na każdym możliwym portalu społecznościowym. Nawet na tych, na których nie byliśmy znajomymi, tak na wszelki wypadek. Parę dni później odezwała się do mnie policja i powiedziała, że miesiąc wcześniej Mason został wyrzucony ze swojej uczelni za zaatakowanie innej uczennicy. Powiedzieli mi również, Służ że dog. Mason planował mnie porwać, po czym pokazali mi jego zeszyt, w którym był wypisany każdy szczegół. Oprócz samego planu działania, były tam również jego chore fantazje. Pisał o tym, co zrobi ze mną i innymi kobietami, które planuje porwać, a Co następnie jest? napisał, że każdą chciałby zabić w inny sposób. Była tam również wzmianka o zgnieceniu kobiety ramionami na śmierć. Gdy to wszystko przeczytałam, zaczęłam wymiotować. Może wydawało się to niemożliwe, ale można zabić zgniatając kogoś na śmierć. No, Szczególnie, gdy wrzucając ma do się nad drugą zgniatarki. znaczną przewagę wzrostu i siły, uniemożliwiając jej oddychanie i prowadząc do uduszenia. Biorąc pod uwagę jego potężne gabaryty i moje smukłe ciało, mógłby to bez problemu zrobić ze mną. Mason Mason na szczęście Sigma odpowiedział za Man. swoje czyny i Co? trafił do więzienia, w którym spędzi wiele lat. Po tym incydencie zapisałam się na sztuki walki i zaczęłam chodzić na siłownię. Nigdy więcej nie odpisałam nieznajomej osobie w internecie i przestałam biegać samotnie w miejscach, w których nie ma żadnych ludzi. Czasami myślę o tym, co mogło się wydarzyć, gdyby wtedy nie udało mi się uwolnić z jego uścisku. Prawdopodobnie zgniótłby mnie na Nie śmierć. było tej historii, Najbardziej jednak przeraża mnie fakt, co Mason zrobiłby ze mną po uduszeniu. 2 lata w zawieszeniu dostał? No w Polsce ty by dostał pouczenie. Tak, komendant by tak zrobił. Mason. Tak byłoby w Polsce. Przerażający nieznajomy wręczył mi róże. A, to pewnie ten. Nie, Rom. I pewnie chciał za nią 100. Nie? Tak oni robią. Mam na imię Ewelina i mam 15 lat. To wydarzyło się, gdy wyjechałam za granicę do swojego przyrodniego brata. Miałam tam Mason zostać na przebrany tydzień. za Roma. Pewnego dnia No. wybrałam się do sklepu wraz ze swoją szwagierką, jej O córką której i moją go? Jakoś mamą. o 20? Kupiłyśmy Albo warzywa i przed trochę. owoce, a następnie mama i szwagierka chciały kupić nowe naczynie. Ja byłam już zmęczona i marzyłam tylko o tym, aby wrócić do domu. Męczyły mnie takie długie zakupy. Gdy szłyśmy do kolejnego sklepu, nagle podszedł do mnie na oko 40-letni mężczyzna i wręczył mi róże. Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie sympatycznego. No nie, Moja a, mama i bardzo. szwagierka chyba nawet tego nie zauważyły i zdążyły już wejść do sklepu. Sympatyczny. Tutaj muszę Stary podkreślić, że dziad. wyglądam na dużo I nie mówię starszą o niż sobie. naprawdę jestem. Wiele Co? osób mówi mi, że wyglądam na 18, a nawet na 20 lat. A ile masz? Wróćmy jednak do Ile historii. ma? Gdy dał mi Ile róże, ma? byłam trochę zaskoczona, ale podziękowałam mu. Już miałam odejść, kiedy mężczyzna 13? zapytał mnie, czy może mnie przytulić. Oglądałam w internecie dużo strasznych historii o podobnych sytuacjach i w tamtym momencie Bała zapaliłam się, że sobie ją w głowie czerwona zmiażdży. lampka. Powiedziałam, że nie czuję się komfortowo, przytulając nieznajomych i chciałam oddać mu róże. Ten jednak się uparł, że bardzo, ale to bardzo chce mnie przytulić. Ja Ja natomiast twardo stałam przy pierdziele, swoim co i mężczyzna jest? w końcu się poddał. Co on wygląda Myśląc, jak... że to już koniec, odwróciłam P. się i zaczęłam odchodzić, kiedy nagle mężczyzna chwycił mnie za rękę i Co? próbował mnie Małe w nią dzieci dręczy. pocałować. Wyrwałam mu swoją dłoń i wtedy byłam już naprawdę wkurzona. Po wyrwaniu ręki, jego twarz bardzo zmarniała, ale wciąż się nie poddawał. Po chwili zapytał mnie, czy nie chciałabym wyjść za niego za mąż. Zaczęłam zastanawiać się, czy to nie jest po prostu jakiś głupi żart. Oczywiście odmówiłam, ale ten po chwili zapytał mnie, czy chciałabym mieć z nim dzieci. Mężczyzna uśmiechał się i wyglądał, jakby był w jakimś transie. Trzęsąc się, nie wierzyłam w to, co ten facet do mnie mówi. Nagle zdarzył się cud.
Tak, Nie mam pojęcia, chciałabym. czy dostrzegł jakąś inną dziewczynę, czy po prostu uświadomił sobie, że to dalej nie ma sensu. Powiedział tylko, no dobra, miłego dnia, po czym przeszedł na drugą stronę ulicy. Co? Poczułam wielką ulgę i natychmiast pobiegłam do mamy. Czułam się już bezpiecznie, ale o niczym jej nie powiedziałam. Co ty piszesz? Czułam wstręt, Murański cię z auta dopadnie. W drodze powrotnej. Cieszyłam się, że w końcu wróciłam do domu. Od tego momentu, zawsze gdy gdzieś wychodzę, jestem ostrożna. I nigdy, ale to przenigdy nie przyjmuję niczego od nieznajomych. To się Pepsi chciał dać. Nice. A to ją często tak zaczepiają? Przez to boję się zostawać w domu bez dorosłych. Ej, dobry tytuł, obejrzmy. Przerażające spojrzenie. Pewnej nocy zostałem sam w domu. Rodzice wyszli na imprezę i mieli wrócić dopiero rano. Pozwolili mi zaprosić na noc kolegę, abym miał jakieś towarzystwo. Wspólnie z Jaśkiem świetnie się bawiliśmy. Zamówiliśmy pizzę i szejki. Przeglądaliśmy internet Co? I oglądaliśmy paranormalne pizzę nagrania. Pizzę i szejki? Nagle usłyszeliśmy jakiś hałas dobiegający z piętra. Mieliśmy nadzieję, że to nasza wyobraźnia płata nam figle po obejrzeniu tych wszystkich przerażających filmów. Poszliśmy na górę, aby to sprawdzić. Czuliśmy, że teraz to my jesteśmy bohaterami takiego filmu. Gdy zajrzeliśmy do jednego z pokoi, zamarliśmy. Czemu broń nie wzięli? Ujrzeliśmy mężczyznę o bladej skórze i przekrwionych oczach, który wpatrywał się w nas. Jego wzrok był tak przeszywający, że czuliśmy, jakby zaglądał w nasze dusze. Mój kolega natychmiast wziął telefon i zadzwonił na policję. Ku mojemu zdziwieniu, mężczyzna kompletnie nie zareagował. Nie spuszczałem go z oczu, aby w każdej chwili móc uciec, gdyby ten się na nas rzucił. Podobnie. Ten nie odezwał się nawet słowem, a jedyne co słyszałem, to bicie własnego serca. Gdy przyjechała policja, mężczyzna podszedł do okna i z niego wyskoczył. O dziwo, nie doznał żadnych obrażeń, ale policjantom i tak udało się go schwytać. Co to, zabrali go do aresztu i powiedzieli nam, że już więcej nie zobaczymy go na oczy. Do dziś boję się zostawać w domu bez dorosłych i nie mogę wymazać tej nocy z mojej pamięci. Jego przerażający wzrok codziennie przeszywa mnie w moich myślach. Co to jest, Mario? Dobra, nic strasznego tam. Przepraszam, mój przyjacielu. Obejrzmy. To jest około nowy 13 boss lat temu chodziłem do drugiej klasy podstawówki. Pamiętam, że były wtedy bardzo upalne dni i zbliżały się wakacje. Ja i moi koledzy mieszkaliśmy dość daleko od siebie. Mimo to często przyjeżdżali bawić się w mojej okolicy. Mieszkałem w fajnym miejscu. Blisko mnie płynęła rzeka, obok bloku miałem plac zabaw, a przede wszystkim niedaleko było złomowisko. Było duże i przepełnione bardzo ciekawymi rzeczami. Były tam stare samochody i dużo elektroniki. Moja to mama jest zawsze za mocne? Na mnie krzyczała, Czemu? Gdy widziała, że się tam bawię, ale mimo tego zawsze tam wracałem. Był piątek i zbliżały się wakacje. Po szkole jak zwykle wyszedłem na dwór, aby spotkać się z kolegami. Żadnego z nich nie widziałem jednak w okolicy. Janek, który mieszkał najdalej ode mnie, był jedyną osobą, którą zastałem w domu. Jego rodzice byli w pracy i nudziło mu się samemu. Natychmiast wyszedł, gdy go zawołałem. Przez niedługi czas włóczyliśmy się, mając nadzieję, że spotkamy gdzieś pozostałych kolegów. W końcu odpuściliśmy i poszliśmy na plac zabaw. Po pewnym czasie zaczęło nam się nudzić, więc postanowiliśmy pójść na złomowisko. Było ono podzielone na różne strefy. Żeby się lepiej orientować, zaczęliśmy je nazywać na przykład telewizornia, lodówy, sekcja samochodów itd. Tego dnia Janek chciał iść na lodówy, czyli strefę wypełnioną lodówkami. Weszliśmy na górę złomu, która miała wysokość drugiego piętra. Bawiliśmy się w chowanego, próbując nieprzerwanie uniknąć pracowników złomowiska. Nagle Janek zawołał mnie i powiedział, że znalazł coś niezwykłego. Ale mają messę. Była to wielka, srebrna lodówka, która miała rozmiary niewielkiego vana. Kiedyś pewnie ktoś przetrzymywał w niej masę jedzenia, jednak tego dnia była tylko kryjówką dla dzieci. Janek postanowił wejść do środka i się w niej zamknąć. Trochę się bałem i próbowałem go powstrzymać, ale ten Może postawił go na zmiażdży. Swoim. Uspokoił mnie, mówiąc, że będzie tam maksymalnie przez 10 minut i abym wypatrywał pracowników, po czym zamknął za sobą drzwi.
Nie chciałem być nakryty przez pracowników. Ósmej. Wiedziałem, że miałbym wtedy poważne kłopoty. Po kilku minutach usłyszałem, jak Janek wali w drzwi lodówki i prosi, abym je otworzył. Trochę się zdziwiłem, że prosi mnie o pomoc, skoro wcześniej samodzielnie otworzył je bez niczyjej pomocy. Gdy zacząłem szarpać za klamkę, zrozumiałem, dlaczego prosił mnie o pomoc. Drzwi nie chciały się otworzyć, mimo że parę minut wcześniej nie było z nimi żadnego problemu. Nie wiem, co się stało, ale drzwi widocznie jakoś się zacięły. Przerażeni, zaczęliśmy się ze sobą kłócić, bez żadnego powodu. Po co ty tak w ogóle tam wchodziłeś? Zaczekaj, pójdę po rodziców. Nie sądziłem, że drzwi się zatną. Wracaj szybko. Jak pójdę po rodziców, jak są w pracy? Pobiegłem do domu. Do pracownika i ciekiegoś. Gdy dotarłem na miejscu, zastałem mamę gotującą obiad. Chciałem prosić ją o pomoc, jednak nie udało mi się wykrztusić z siebie ani słowa. Mama zawsze na mnie krzyczała, a raz nawet mnie zlała, gdy dowiedziała się, że bawiłem się na złomowisku. Dlatego w tamtym momencie bałem się powiedzieć jej prawdę. Przecież będę miał kłopoty. Co mam zrobić? Myślałem nerwowo. Już kebab jeszcze jest dopóki mój tata nie wrócił z pracy, próbowałem zebrać w sobie odwagę. Ale kiedy wszedł, w ręce miał torbę z kurczakami. To właśnie wtedy kompletnie zapomniałem o tym, co się stało. Co ty pieprzysz? Gdy wstałem rano następnego dnia, zobaczyłem, jak moi rodzice szykują się do wyjazdu. Co ty Razem pieprzysz? Z moją ciocią wybraliśmy się nad jezioro. Podekscytowany wycieczką, wciąż nawet nie pomyślałem o Janku. O co chodzi? Gdy dotarliśmy nad jezioro, zacząłem się bawić, pływać i jeść pyszne przekąski przygotowane przez moją mamę. Wieczorem w drodze powrotnej padłem ze zmęczenia. W niedzielę rano oglądałem telewizję, a potem poszedłem z mamą do kościoła i do jej znajomych. Gdy wróciliśmy do domu, jak zwykle położyłem się zmęczony spać. Przyszedł poniedziałek i jak zwykle poszedłem rano do szkoły. Pod szkołą dostrzegłem kobietę rozdającą ulotki. W końcu zorientowałem się, że była to mama Janka. O mój Boże, co ja zrobiłem? Po całym ciele przeszły mnie ciarki i zrobiło mi się gorąco. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że zostawiłem Janka zamkniętego w lodówce. O nie, tylko nie to, powtarzałem roztrzęsiony. Zawróciłem i pobiegłem na złomowisko. Nigdy w życiu nie przebiegłem tak dużej odległości, tak szybko, ale nie czułem zmęczenia. Natychmiast udałem się do strefy z lodówkami. Gdy wspiąłem się na górę, zauważyłem, że lodówki, w której był Janek, już tam nie ma. Przeszukałem wszystko wokół. Połączył się z lodówką chyba kolega, widzowie. Udało mi się jej znaleźć. Stał się częścią jej. Chciałem się mylić i nieprzerwanie zacząłem jej szukać, w nadziei, że może ją gdzieś przenieśli. Po długim czasie w końcu się poddałem i wróciłem do szkoły. Dostałem upomnienie od nauczyciela za spóźnienie. Nie mogłem przestać myśleć o moim przyjacielu. Co ja narobiłem? Stał się Iron Manem. Czy powinienem wyznać prawdę? Czy mogę się komuś zwierzyć? Może mamie Janka, a może mojej mamie? Myślałem o tym cały dzień, aż w końcu doszedłem do wniosku, że jeśli komuś o tym powiem, to dopiero będę miał kłopoty. Janka już z nami nie było i nie mogłem nic z tym zrobić. Zabił se kolega, no. Nikomu o tym nigdy nie mówić. W sumie kolega sam się zabił, on mu nie pomógł. Niedługo po tym przeprowadziliśmy się, a ja zmieniłem szkołę. Co? Z tego, co mi wiadomo, Janka nigdy nie znaleziono. Dziś jestem na studiach. Codziennie mijając moją dawną podstawówkę, jaki Karolek blagi? Widzę mamę Janka, stojącą z jego zdjęciem i tabliczką, na której jest napisane: szukam swojego zaginionego dziecka. 20 lat? Tu kończy się moja historia. Opowiadam tę historię pierwszy raz i robię to anonimowo. Co zrobilibyście na moim miejscu? Nie mogę przestać myśleć o tym, jak tragiczny los spotkał Janka. W którym momencie mógł umrzeć? Timeskip. Zmarł z odwodnienia? Udusił się? Czy doczekał straszliwego końca, będąc zmiażdżonym przez maszynę? Nigdy cię nie zapomnę, Janku. Przepraszam, mój przyjacielu. Co jest w dupę? O co Cześć, chodzi? Cześć, widzowie strasznych historii. Ty no, niezła historia. Myślicie, że się naprawdę wydarzyła? Gdyby stary nigdy nie wrócił, to by Janek żył, no to prawda, ale niestety stary zamiast po mleko poszedł po KFC głupi śmieć.
Ja myślę, że to jest naprawdę. Dziękuję, Lucek. Oglądnij dla widza. I dziękuję, Śmieszek. Ale co to jest? Przecież to jestem ja z tobą. Debilu pieprzony, miałeś tego do internetu nie wstawiać. Czemu jest dźwięk, jak on umiera w taki? Husaria! Mamy znowu szansę!